Szanowni Państwo, mamy wielki zaszczyt nominować do nagrody za upowszechnianie czytelnictwa osobę niezwykłą. Nauczycielkę, trenerkę, wykładowczynię, panią Małgorzatę Swędrowską. Poprzez literaturę wprowadza najmłodszych odbiorców w świat wartości. Ma niezwykłą umiejętność emocjonalnego angażowania małych i dużych uczestników spotkań z książką. Potrafi dzielić się z innymi sprawdzonymi przez siebie metodami pracy edukacyjnej i wychowawczej, inspirowanej mądrym tekstem literackim. Umiejętnie tworzy wyjątkową atmosferę podczas spotkań z książką. Atmosferę ciepła, życzliwości, zrozumienia potrzeb dziecka oraz wielkiej radości. Przez wiele lat konsekwentnie działa na rzecz czytelnictwa najmłodszych. Ma marketingową moc. Czyni z czytania włączającego uwagę i uczucia dziecka własną markę. Dociera do wielu. Jest autorytetem dla bibliotekarek, bibliotekarzy, nauczycieli i rodziców. Ta układanka nie jest jeszcze skończona. Są wolne puzzle. Tu swoje refleksje mogliby wpisać wszyscy uczestnicy zajęć, w których występuje pani Małgosia. Na konferencjach, na seminariach, na zajęciach z dziećmi. I myślę, że wiele ciekawych spostrzeżeń znalazłoby się tutaj. Na pewno niejednokrotnie pani Małgosia nas jeszcze zaskoczy. Pani Małgosiu, wszystkiego dobrego.